Witam, tutaj Kapelusznik, a oto kolejny odcinek spin-offa, w którym będzie sporo do omówienia. Ten epizod obejmuje ostatnie dwa rozdziały, czyli 1065 i 1066. Oto lista tematów, proszę się z nią zapoznać, zostawcie co tam chcecie i zaczynamy! Najpierw porozmawiajmy sobie o zielonej krwi, wszczepionej przez Vegapunka do Serafinów. I pytałem o ten wątek w jednym ze swoich filmów i po części dostaliśmy odpowiedź. W tym oto komentarzu. Okazuje się, że faktycznie Drake był zaskoczony tym, że pacyfiści mają czerwoną krew. Także to by wskazywało na to, że Kuma oryginalnie posiada zieloną krew, która może mieć jakieś specjalne właściwości, tak bardzo pożądane przez Vegapunka. Nie bez powodu, to właśnie jego wybrał jako podstawę do pacyfistów. A patrząc na Serafiny, jak bardzo bazują one na genetyce, stwierdzam, że właściwości rasy Kumy mogą podchodzić pod swego rodzaju szybki wzrost, plastyczność genetyczną lub nawet przyspieszenie ewolucji biologicznej. Cokolwiek skrywa rasa Kumy, jest to niezmiernie intrygujący wątek. W końcu nie bez powodu Bonnie mówiła, że jej ojciec jest specjalny. Przypuszczam też opcję ze starożytnym królestwem, czyli to zaawansowane królestwo jako pierwsze stworzyło genetycznie sprawną, myślącą samodzielnie rasę i Kuma jest ich potomkiem. Tutaj mamy komentarz odnośnie Dragona i Vegapunka. Na pytania nie znamy w pełni odpowiedzi, ale można wysunąć pewne wnioski. Z rozmowy na Oharze z Dragonem wynika, że Vegapunk postanowił współpracować z rządem dla kasy. I patrząc po ostatnich rozdziałach, gdzie Shaka komunikował się z Dragonem, to wydaje się, że kontakt mieli ze sobą cały czas, ponieważ rozmawiali jak przyjaciele. Wychodzi na to, że po prostu Vegapunk zdecydował się grać na dwa fronty, pracując dla rządu, a jednocześnie pomagając rewolucjonistom. Dlatego dla pozoru stworzył chociażby pacyfistów. A dlaczego zmienił przyjaciela Dragona, czyli Kumę, w pacyfistę? Na razie wiemy, że ze względu na jego rasę, która się do tego idealnie nadawała. Natomiast pragnę przypomnieć, iż Kuma zawarł deal z doktorkiem. Poświęcił siebie w zamian za ochronę statku Słomianych. Przed tym dealem, mimo tego, że już wtedy był cyborgiem, nadal posiadał własną świadomość. Czasami trzeba coś poświęcić dla wyższego celu. Dlaczego rząd wysłał na Oharę Buster Call zamiast wysadzić w powietrze, jak to zrobił im z wyspą Lulusia? Myślę, że tu się rozchodzi o dwie kwestie. Po pierwsze, nie wiemy jak często rząd może spuścić wielkie lasery z nieba. Wydaje się to zbyt potężną bronią, żeby używać od tak, kiedy się zechce. A po drugie, między królestwem Lulusia i Ohara jest duża różnica. Ohara była znana jako przechowywalnia książek z całego świata i pracowali tam znani naukowcy, więc ich zniknięcie od tak wzbudziłoby zbyt wiele pytań. Dochodzi do tego też wątek, że pracowali głównie nad pustym wiekiem. Przypadek królestwa Lulusia to po pierwsze mało znany kraj plus Sabo zagrażał bezpośrednio samemu Imowi, gdyż się o nim dowiedział. Gdyby się wydało, że ktoś jednak zarządza zza pleców całym światowym rządem, gdzie legenda głosi, że 20 wielkich rodzin złożyło sobie obietnicę, iż więcej żadnego króla nie będzie, to decydenci z Redline straciliby niewiarygodnie na wizerunku. Legitymizacja ich władzy by legła praktycznie w gruzach. Także oba przypadki należy rozpatrywać osobno. Naukowcy z Ohary złamali po prostu prawo i łatwo ich było przedstawić jako tych złych w opinii świata. Po Lulusi raczej nikt płakać nie będzie, bo to jest mało znany kraj. Dodatkowo sytuacja z Sabo bezpośrednio zagrażała istnieniu światowego rządu.
Według owego komentarza pacyfiści są dla Revo. Ma to olbrzymi sens. Nadaje to kolejnych podstaw do tego, dlaczego Kuma został wybrany na pacyfistę. Zresztą pragnę przypomnieć, że parę rozdziałów temu Kuma zareagował na słowa Dragona, a chyba Vegapunk nie byłby na tyle głupi, żeby zaprogramować swoją maszynę tak, by reagowała na słowa każdego. Więc no, ciekawe jak to wszystko wypadnie. Podejrzewam, że doktor zaprogramował wszystko tak, by pacyfiści oraz serafiny reagowały na polecenie ludzi z rządu, lecz gdy to przywódca rewolucjonistów dojdzie do głosu, to wszystkie maszyny uznają jego głos za ważniejszy. Jak dowiedzieliśmy się z ostatniego rozdziału, Saul prawdopodobnie żyje. Jest to pierwsza martwa postać z Retrosów, która powróciła do życia. Zatem możliwe są kolejne powroty. W takim przypadku przypomnijmy sobie Krokusa poszukujących piratów Rumba. Na jednej z historyjek okładkowych pije on wódkę z tajemniczym jego mościem, który posiada żółte włosy, niczym kapitan Bruka Kaliko. Pasowałoby to w tym przypadku, ponieważ panowie się dobrze znają, plus postać wygląda na kogoś w podeszłym wieku. Także teoretycznie niemożliwym jest jego powrót, ale kto tam jego wie? Może zaistniała taka sytuacja, która pozwoliła mu przetrwać. Przed wami na ekranie stworzony timeline przez Artura Zohary. Jak widzimy, pusty wiek to okres między 900 a 800 lat temu, czyli czas, w którym 20 zjednoczonych krajów pokonało starożytne, zaawansowane technologicznie królestwo w Wielkiej Wojnie. Jednak posiadamy wiedzę, co było wcześniej. Oczywiście jest tego trochę więcej niż tutaj na osi czasu, natomiast skupmy się na tym, co Artur napisał. Po pierwsze, skrzydlaty lud to przede wszystkim Shandianie, znani nam z wyspy Skypi. I tak jest to plemię pochodzące oryginalnie z Księżyca. I według osi czasu prawdopodobnie oni i inne skrzydlate ludy ponad 1122 lata temu skolonizowały Księżyc. Albo też inne księżyce, bo pamiętajmy, świat One Piece'a posiada ich kilka, ale opuścili owy księżyc z braku zasobów. Co ciekawe, owe rasy zbudowały z materiałów dostępnych na księżycu rasę robotów, czyli to, co mówiłem o Kumie, jest prawdopodobne, że jego rasa została stworzona nie tyle co w pustym wieku, co jeszcze wcześniej przez starożytnych kosmitów. Nawet Vegapunk najprawdopodobniej, tworząc pacyfistów, nie tworzył niczego nowego, tylko wzorował się na starożytnych. Dobra, idziemy dalej. 1122 lata temu dokładnie potomkowie ras z Księżyca prosperują w mieście Shandoria na Jai, a 900 lat temu ogromne królestwo rozwija się dzięki zaawansowanej technologii. Potem mamy puste 100 lat historii, a 800 lat temu powstaje światowy rząd. I na końcu osi wracamy do obecnych wydarzeń. Zatem wszystko sprowadza się do tego, że kosmici z wysoką technologią zeszli na planetę i założyli własny kraj, który prosperował szybciej niż wszystko inne. Być może z zazdrości inne kraje połączyły się w jeden sojusz i obaliły prosperujące królestwo, dokonując jednej wielkiej eksterminacji na obywatelach minionego państwa. Tak w wielkim uproszczeniu, moim zdaniem, by wyglądały wydarzenia z pustego wieku. Powoli wszystko się układa w całość. Piszcie, co o tym sądzicie. Co do Saula i Pedro, to mam dla was garść potężnych informacji. Otóż, jaguar w mitologii Majów był identyfikowany jako przyjaciel słońca, czy tam towarzysz. A imię Saula to jaguar, a Pedro był z gatunku jaguarem. I skoro prawdopodobnie Luffy to Nika, Sangot i tak dalej, to Pedro pomógł uciec słońcu z terytorium Big Mom oraz mówił o nowym świcie, który nastanie. I to zapewne Luffy sprawi, że nowy świt pojawi się nad umęczonym światem. A co jeszcze bardziej porąbane, to Pedro był przecież nocnym strażnikiem, czekającym na owy świt. Ilość symboliki zamiata podłogę. A co do
Saula, to zauważmy, że to dzięki niemu Robin przeżyła i odpłynęła z płonącej Ohary. Dzięki niemu po latach w końcu trafiła do Luffy'ego. Jaguar D. Saul podarował słońcu Robin, która potrafi czytać poneglyfy. Jaguar w mitologii Majów pełnił też rolę przeprowadzania zmarłych przez świat podziemi ku powtórnemu narodzeniu. I Saul poprowadził właśnie samotną i smutną małą Robin poprzez wszystkie męki w późniejszych latach, aż do ponownego odrodzenia się w szczęściu obok Luffy'ego. Może nadinterpretuję, ale za dużo jest tych przypadków w One Piece powoli. No i na koniec kwestia książek z Ohary. Ponieważ były one ukryte w wodzie, to nie mogły się zachować w całości. Jeszcze były wyciągane przez siatkę chyba na ryby. Jestem przekonany o ich potencjalnych uszkodzeniach. A Vegapunk powiedział, że całą ich wiedzę posiada w swojej głowie. Więc albo Vegapunk musiał je wszystkie przeczytać przed zniszczeniem, albo był na Elbaf i zrekonstruował je od podstaw przy pomocy technologii. Bo jeśli przeczytał je wszystkie po całym wyciąganiu z wody, to ja tego nie kupuję. To wtedy mamy poważny plot hole. Zachowujmy jednak jakąś logikę. No ale to jest wątek do łatwego załatania. I tym małym akcentem kończymy. Ja byłem Kapelusznik, piszcie swoje opinie w komentarzach i do zobaczenia w następnych materiałach.